Witam Państwa serdecznie. Przedwiośnie polskie, przedwiośnie, długie, zimne, ale niesie w sobie jakąś niezwykłą nadzieję. Dlatego z pewną lubością nawet przyjmujemy to, co przyroda nam dzisiaj ofiaruje, kiedy powoli zielenią się łąki, coraz gęściej śpiewają ptaki, zapowiada coś się wielkiego i wspaniałego. Przedwiośnie. Wiemy, że o przedwiośniu pisali wielcy polscy poeci, tacy jak choćby Adam Mickiewicz, pisarze jak Stefan Żeromski, ale też ten czas, bo to nie moment, ale czas przedwiośnia starali się oddać malarze. I takim właśnie mistrzem, który przyglądał się, ale nie tylko przyglądał, bo właściwie wtapiał się, żył przedwiośniem, był Józef Chełmoński. On potrafił odczuć rytm życia. On potrafił przeniknąć jakąś niezwykłą tajemnicę istnienia tego wszystkiego, co wokół nas spotykamy. A szczególnie czuły był na przyrodę polską. Można powiedzieć, że tylko ta przyroda budziła w nim życie i to tak intensywne, że mając tak wielki talent malarski, potrafił to oddać. I stąd, kiedy oglądamy jego obrazy, te kaczeńce, wodą nabrzmiałe strumyki, potoki, niebo, to wszystko razem było przecudowne. I właściwie, kiedy dobrze przyjrzymy się światu, jaki nas otacza, jeśli mamy okazję wyrwać się z tego oszalałego miasta, wówczas również uczestniczymy w takim niesamowitym misterium przyrody budzącej się do życia, kiedy na początku wydaje się, że jest szaro, ponuro, martwo, nie ma nic i nagle tu zielono, tam jakiś kwiatek, tutaj coś zaczyna jakby przemawiać do nas sprzed setek, tysięcy lat. Niezwykłe. I właśnie obcowanie z malarzami, z artystami, dla których to, co robią, jest głębokim przeżyciem, a nie tylko ilustracją, bo przecież można kupić sobie pocztówkę z widokiem na łąkę, a jednak obrazy wnoszą coś więcej, coś głębszego, coś niepowtarzalnego, ale takiego, w których my możemy uczestniczyć. Kiedy Chełmoński znalazł się w Monachium razem z grupą polskich malarzy, wówczas pisał do swojego mistrza Wojciecha Gersona: tęsknota za naszym niebem i polami męczy mnie teraz całą swoją siłą. Jakbym czuł, że dłuższy pobyt tutaj, czyli w Monachium, zabrałby mi to, co teraz duszy jest życiem. A więc ten świat obcy, świat, który jest gdzieś daleko poza nami, świat miasta i to właśnie miasta obcego, gdzie nie ma polskiej przyrody, powoduje, że dusza jakby słabnie, przestaje być tą siłą, dzięki której żyjemy i dzięki której lepiej widzimy i postrzegamy, słyszymy to wszystko, co jest nasze. Tęsknota, niebo, pola wydają się zwykłe, ale wystarczy znaleźć się na emigracji i okazuje się, że to nie jest takie zwykłe, że jest niezwykłe, że to jest jakiś wielki dar dla nas od Pana Boga, że mamy niebo, mamy pola, mamy lasy, rzeki, jeziora. Musimy to wszystko widzieć, odczuwać i chronić, bo to jest nasze i ma być nasze.